Niksowizna to mała miejscowość w gminie Kolno położona nad rzeką Skrodą na skraju Puszczy Zielonej. Jej mieszkańcy są bardzo mocno ze sobą zintegrowani. Dokładnie rok temu w miejscu starej zlewni mleka powstała świetlica wiejska, a właściwie dom kultury. Teraz tętni tu życie całej społeczności. To społeczeństwo jest bardzo aktywne, bardzo kreatywne, bardzo twórcze i tutaj na pewno pomogły im w tych różnych przedsięwzięciach, które podejmują, pewne fakty, które miały miejsce na przykład równo rok temu. 22 lipca w ubiegłym roku oddaliśmy tą piękną świetlicę do użytku, Dom Kultury w zasadzie, który pobudowaliśmy z dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tutaj mieszkańcy już od tego momentu zawiązali koło gospodyń i realizują kilka przedsięwzięć, które służą przede wszystkim budowaniu tożsamości tej miejscowości z jednej strony, a z drugiej strony uaktywnianiu i tworzeniu takiej przewspaniałej atmosfery, gdzie jest niesamowita integracja. Zresztą nie robią tylko i wyłącznie tego dla siebie, dla swojego grona, nie tylko dla mieszkańców, ale również, jak zresztą dzisiaj widzimy, dla dużo szerszego grona osób. W budynku swoją siedzibę ma koło gospodyń wiejskich, które na pierwszą rocznicę swojego powstania zorganizowało piknik plenerowy pod nazwą Kulinarny Szlak Koła Gospodyń Wiejskich Niksowizna, bo popisowymi daniami koła są pampuchy, piwo kozicowe i babka ziemniaczana, a to dopiero początek działalności gospodyń z Niksowizny. No my dopiero od roku działamy, to tak nie można dużo powiedzieć, prawda? Ale tak staramy się trochę. Myślę, że pozytywnie chyba. No, miałyśmy 3 spotkania z seniorami, obiady dla seniorów z Fundacji Biedronki. Mieliśmy takie wspólne Sylwester, ostatki, Andrzejki. No i na razie to chyba tyle było. W tamtym roku 22 było otwarcie tutaj naszego domu kultury. I teraz to samo się zbiegła, rocznica. Jeszcze była w czerwcu rocznica koła. Też. I Dzień Dziecka robiliśmy razem. Jesteśmy, działamy, spotykamy się. No tak, jak coś mamy, to wtedy się spotykamy i kontaktujemy. No tak się składa, że jestem mieszkańcem od prawie 10 lat tej miejscowości i podziwiam tę społeczność. Mądra, stabilna, spokojna i uczciwa przede wszystkim, tak? I to, że dzisiaj mają święto, podkreślam kolejny już w tym roku, odsłonięcie tablicy, to taka wewnętrzna historia, bo mamy dwie historie, ja mówię. Jedną tą, którą uczą nas w szkołach o tych wielkich wydarzeniach, o wielkich Polakach, a druga historia to ta tutaj, co tworzą ją ci ludzie, którzy tutaj mieszkają. Dzisiaj mamy odsłonięcie tablicy, czy taki symbol wdzięczności, pamięci tych, którzy kiedyś tutaj pracowali, uczyli się, dojrzewali i wchodzili w dorosłe życie. I za to się chwali ta społeczność, że pamiętają i pielęgnują swoich. Pamiętają o swoich przodkach i to jest w tej Niksowiźnie najlepsze. Spotkanie mieszkańców gminy Kolno miało także wymiar sentymentalny. Dokładnie 50 lat temu szkoła podstawowa w Niksowiźnie przestała istnieć. Historia tej szkoły rozpoczyna się w 1919 roku. Wtedy został wydany dekret o obowiązku szkolnym. Zakładano, że uczniowie winni mieć do najbliższej szkoły nie więcej niż 3 km. Najstarsze dostępne dzisiaj dokumenty związane z tą szkołą datowane są na rok 1926. Zachowały się zdjęcia, na których widnieją podpisy uczniów z Niksowizny na karcie pamiątkowej z okazji 150-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Ta szkoła, to nie wiemy nawet od kiedy istnieje, najprawdopodobniej już w czasie zaborów była, przed pierwszą wojną, po pierwszej wojnie była, bo na to są już pewne dokumenty, istniała kilkadziesiąt lat, może około 100. Dlaczego pan pyta, została zlikwidowana? Na skutek tego, że w Janowie został wybudowany nowy budynek i po prostu dzieciaki siłą rzeczy tutaj z naszych drewnianych budynków zostały przeniesione na tamte czasy naprawdę do dobrych warunków lokalowych. I to stało się w 1973 roku, 50 lat temu. Dlatego powstał w ubiegłym roku taki pomysł po otwarciu tej świetlicy, żeby to uhonorować jakoś tą szkołę, że ona tutaj była, bo całe roczniki wyszły ludzi, którzy nawet wysokie stanowiska w uczelniach w państwie zajmowali, zajmują. No już w tej chwili może mniej, bo jednak to upływ czasu swoje robi. I wyszła propozycja tablicy. Tablica będzie odsłonięta dzisiaj, także bardzo nam miło, że i państwo do nas przyjechaliście. I to jest takie upamiętnienie po prostu czegoś, co było, żeby te pokolenia, które, bo ja jeszcze uczyłem się w tej szkole, 4 lata, 4 w Janowie, ale następne pokolenia już nie wiedzą.
przypominać im, że takie coś było. Ta szkoła była niedaleko, tu naprzeciwko. Zostały tylko fajne lipy. One niech rosną szumnie jak najdłużej. Mieszkańcy postanowili nam opowiedzieć o szkole podstawowej, która tutaj istniała od dawna, a w 73 roku, czy równo 50 lat temu, już przestała istnieć. Czyli sięganie do takiej przeszłości, dość odległej przeszłości, ale jednak zależy im na tym, abyśmy my o tym wszystkim wiedzieli i też cieszyli się z tego, że oni są dumni z tego, że jednak w ich miejscowości takie wydarzenia miały miejsce. Byli uczniowie tej szkoły, mieszkańcy Niksowizny i przyjaciele zawiązali komitet organizacyjny i ufundowali tablicę pamiątkową, którą uroczyście odsłonięto. Szkoła jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości. Słowa Henryka Sienkiewicza doskonale rozumieją absolwenci szkoły z Niksowizny i jej ostatni pedagodzy. No, była mała szkółka, szkoła na miarę swoich możliwości. Nie? To tamta była tylko książka, zeszyt, ławka szkolna i więcej żadnych przecież ani telewizji, ani komputerów, nic nie było, nie? Ale teraz uśmiech był. Uśmiech był, uczniowie byli bardzo mili. Miło wspominam. Często tu przyjeżdżam i widzę ich, nie są wśród nas niektórzy. Przez cały okres trwania szkoły w Niksowiźnie nauka odbywała się w różnych domach prywatnych, nawet w kilku jednocześnie. Jak wspominali jej absolwenci, w wakacje 1948 roku ówczesna żona kierownika szkoły Stefania Kowalewska, również nauczycielka w tej szkole, zorganizowała półkolonie dla mniejszych dzieci, aby odciążyć rodziców podczas żniw. Na uroczystości obecna była jej córka, również nauczycielka szkoły. W tym czasie wykształcili dużo absolwentów, no i wśród nich byli potem nawet inżynierowie i w ogóle ludzie wykształceni, zadowoleni byli wszyscy, nauczyciele byli zadowoleni, uczniowie również, atmosfera była taka jak potrzeba. No ja bardzo dobrze wspominam, wprawdzie warunki pracy czy nauczania, bo ja też byłam uczennicą tej szkoły, czego dowodem jest to, że noszę te... Były ciężkie, bo to, klasy były zimne, słabo ogrzewane, no ale jednak dzieci się uczyli, to dobrze. No. Nie było tak pięknych podręczników jak teraz mają, czy ćwiczeń tylko. Wiadomo, biało-czarne. Potem ja pracowałam tutaj w ciągu 2 lat, w 75 do 77 jako jedna nauczycielka prowadziłam 4 klasy, to znaczy klasy 1-4 i jeszcze ognisko przedszkolne do tego było, tak. Także, no a potem... A potem, jak już tu, nie wiem, do kogoś powiedziałam, w Janowie wybudowano nową szkołę, były duże klasy i nie było aż tylu uczniów, które tam mogliby zapewnić te klasy, więc przeniesiono szkołę do Janowa i mnie razem z dziećmi. Także, ale te moje dzieci bardzo dobrze wypadały na tle tej janowskiej szkoły. Ci moi wychowankowie, którzy ze mną zostali przeniesieni. Tablicę upamiętniającą Szkołę Powszechną Podstawową w Niksowiźnie poświęcił ksiądz kanonik Gabriel Jastrzębski. Dzisiaj to Dom Kultury połączył pokolenia. To nie tylko miejsce spotkań, ale i przestrzeń, w której rodzą się inicjatywy lokalne. Tablica ma przypominać, że zawsze w tej miejscowości byli ludzie i szkoła, która skupiała wokół siebie mieszkańców. Niksowizna to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Wieś znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Biebrzy. Będziemy to doskonalili, także zapraszamy wszystkich. Są działki do kupienia, można dogadywać się z rolnikami po prostu, bo takiego... normalnego rolnictwa to już jest coraz mniej. Więcej ludzi nawet z miasta osiedla się. Wieś zmienia swój charakter. Tak samo i u nas i wszędzie. Część domów jest po prostu sezonowych, nie? Gdzie przyjeżdżają ludzie, którzy wyjechali ileś lat temu, bądź ich rodziny, bądź ktoś i po prostu bardziej staje się taka turystyczna wieś. Zapraszamy na ryby, na grzyby do nas, szczególnie na grzyby. Po tej stronie tutaj te laski, to naprawdę w jesieni zielonki. Podgrzybki, borowiki. Zapraszamy bardzo serdecznie. Spotkanie było okazją do rozmów, wspomnień i wspólnego biesiadowania.